No ciężko powiedzieć, to po prostu żeśmy się po 3 latach trenerów z zewnątrz zastanawiali, co zrobić, żeby było i dobrze, i taniej chyba, i jak to pogodzić. No i rada nadzorcza z dyrektorem klubu i żeśmy po prostu rozmawiali za i przeciw, plusy, minusy i doszliśmy wszyscy do wniosku, że spróbujemy trenera miejscowego i po prostu też nie jesteśmy w tym roku mocni finansowo i to też miało jakiś tam na pewno wpływ i po konsultacjach rady nadzorczej z dyrektorem klubu poproszono mnie, żebym czy nie mógłbym tego sezonu prowadzić z asystentem Papką. No i po zastanowieniu się jakimś głębszym koło miesiąca wyraziłem zgodę i, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować. Jedni mówią, że niepotrzebnie odszedły, że można było do końca wytrzymać. No, ja wychodziłem z założenia, że jeżeli ileś tam jest porażek, no to jest takie niepisane prawo przyjęte, że człowiek odchodzi. To dlatego bardziej to zrobiłem, bo tak mi się wydawało. No, teraz po tych 3 latach na pewno jestem mądrzejszy, widziałem dużo, obserwowałem. I trenerów zagranicznych, i trenerów polskich. Mieliśmy też trenera Szubiała, prowadzenie zespołu. No wie pan, no, na pewno człowiek jest mądrzejszy niż wtedy, jak to się mówi, w ogóle żeśmy jako klub zapłacili frycowe za pierwszy sezon. A teraz wydaje mi się, że powinno być lepiej. No mówię, obserwowałem, jeździłem, patrzyłem na treningi. Jeżeli sezon trwał, to 70% byłem na treningach. Także no, dużo też naobserwowałem się. No i mam nadzieję, że mi to pomoże po prostu w prowadzeniu. Z tym, że tym bardziej, że drugim trenerem zostaje Arkadiusz Papka, który od 3 lat był ze Szczubiałem i chcemy to jakoś ciągłość zatrzymać. Nie chcemy jakiejś tam rewolucji robić, nie wiadomo, w przygotowaniach czy tam jakichś zagrywek. No, chcemy osobowych zawodników wyzwolić, więcej agresji, więcej jakiejś woli walki, przyjemności, biegania, no coś takiego, żeby to nie było tego, to co było w końcówce w tym sezonie, tego marazmu takiego, że zespół taki był, no jak wychodził taki bez wiary, już przed meczem się poddawał, czy w trakcie, jak był mecz na styku, szczególnie było widać trzecie kwarty końcówki, że jak było, to zespół odjechał na 4-6 punktów, to już się poddawał. No chcemy tego po prostu wyeliminować te elementy, a także tak raczej z tego, co też z trenerem Papkinem rozmawiałem, to dużej rewolucji nie chcemy zrobić, bo no, dużej aż takiej się nie da zrobić, nie wiadomo jaki by tu trener nie przyszedł, to no, najpierw to musi mieć materiał, a materiał mamy taki, jaki, ile mamy jakieś tam finanse, ale chcemy, żeby nas spostrzeżano lepiej, żeby zespół był, mówię, agresywny, biegający, tą radość miał z gry, nie głowy pochynole, tylko nawet jak się przegrywa, to żeby walczył. Nazwisk nie chcemy podawać, ponieważ to się zmienia czasami dzień, dwa i był zawodnik, potem się okazuje, że odwołał, nie ma zawodnika, więc nie ma sensu podawania. W momencie, jeżeli podpiszę, to wtedy będziemy podawać oficjalnie, bo mówię, byli zawodnicy, nie będę podawał nazwiska, ale już byli zawodnicy praktycznie dogadani. Mieliśmy za dzień, dwa podpisać, potem był telefon, że jednak przepraszam, wycofuję się i idzie gdzie indziej, więc nie ma sensu nazwiskami to operować, bo takie trochę by była taka partyzantka. Prawdopodobnie będzie 4 obcokrajowców, ponieważ w tym momencie wychodzi to taniej niż Polacy, bo jest liga, będzie 16, może nawet więcej zespołów i popyt jest większy niż zawodników, te ceny są bardzo wysokie. Mamy już dogranych tam kilku, może w tym tygodniu, może w przyszłym
będą jakieś tam podpisane umowy, no to się zmienia czasami jednego dnia, drugiego, także dopóki nie podpiszemy, to nie chcemy podawać. Także są rozmowy cały czas prowadzone i jedni się zastanawiają jeszcze, jedni by chcieli, ale jeszcze też chwilę i no i to po prostu tak się jeszcze troszeczkę ciągnie. No w niektórych klubach mają powiedzmy tam popodpisywane, ale z tego co się orientuję, to pierwszoligowe kluby podpisały z tymi, co grały tam jednym się zawodnikiem, czy coś wzmocniły, a te zespoły z ekstraklasy, powiedzmy, szczególnie Polaków, tam chcieli, każdy swojego chciał zostawić. Także chyba aż tak dużo ruchów, to co na dzień dzisiejszy się orientuje, dużo ruchów nie ma. A my po prostu mając tego Wołoszyna i Patokę, tych dwóch, no, szukamy po prostu. Są rozmowy prowadzone z trzema, czterema Polakami i ewentualnie będzie, mówię, tych czterech obcokrajowców i w granicach, mówię, no. Resztę, jeżeli trzeba będzie, to dokoptujemy swoimi wychowankami. Może być, że będzie jeden, dwóch Amerykanów i dwóch innych zawodników z innych, czy z byłej Jugosławii, czy z Ukrainy, to zobaczymy po prostu. Na pewno najprawdopodobniej nie będzie opcja, że będą wszyscy Amerykanie, to w tym kierunku raczej nie chcemy powtórzyć, może to błędu, nie błędu, ale no nie chcemy powtórzyć tego, co było w tamtych latach i chcemy coś zmienić. Myśmy się zastanawiali, myślimy, że może to wpłynie bardziej pozytywnie na sytuację wewnątrz klubu zawodników, jeżeli z jednego kraju nie będą wszyscy, prawda? Hondura na pewno w tym roku będzie grało o wiele więcej, to mogę oficjalnie powiedzieć i to jest wychowane, którego jak kiedyś mieliśmy Zycha przez kilka lat, co nam tutaj ciągnął, ja z nim już rozmawiałem, podejdzie bardzo poważnie teraz do obowiązków koszykarskich, mamy tego rycerza, też chłopak będzie wprowadzany, zobaczymy czy z tych chłopców któregoś nie wziąć, co były te mistrzostwa Polski, tylko no, cały czas powtarzam, że problem u nas jest taki, że kończą maturę i dużo z chłopców ucieka na studia i z tym jest problem. To nie jest problem wychowanków, tylko problem jest, że przynajmniej takie jest moje zdanie, że z tego zespołu, co grał teraz na mistrzostwach Polski, skończy maturę, to może dwóch zostanie w Tarnobrzegu, góra trzech. Wszyscy pójdą na studia i w tym jest problem, że nawet gdyby się go chciało, no to rodzice, on mają perspektywę, wizję studiów innych w innych miastach i ciężko jest wychowanków utrzymać. No, nie jesteśmy Lublinem, Krakowem czy Wrocławiem, że są uczelnie i wtedy łatwiej jest kogoś namówić, przynajmniej nawet pomijając sprawy finansowe. Finanse na pewno będą gorsze niż słabsze niż w tamtym sezonie. Najprawdopodobniej Stabil odejdzie, jeszcze tam się no, jakoś tam rozmawiamy, próbujemy coś uratować, zobaczymy. A Solid prawdopodobnie zostanie. No miasto, kilku drobniejszych sponsorów. No zobaczymy, no w tym roku wpisowego nie trzeba 100 tysięcy, to też jest jakiś tam plus, ponieważ dla klubu. Szczególnie naszego. No i rozmawiam z kilkoma firmami, z innymi sponsorami. Zobaczymy, co nam się uda pozyskać. Na pewno żeśmy swoją postawą w tamtym roku stracili dużo kibiców i przez to finanse z biletów poszły w dół. Także miejmy nadzieję, że w tym roku zespół będzie grał, może to już tu nie chodzi lepiej, mi chodzi, żeby bardziej walczył, żeby można przegrać, ale żeby ludzie byli zadowoleni wychodząc z meczu i w tym kierunku będziemy szli, żeby była wola walki, żeby nie było mecz przechodzony. A jak wyniki będą, no mówię, czas pokaże. No przychodzi 5 zespołów nowych, niezłych finansowo. Zobaczymy jak organizacyjnie, na pewno finansowo mocniejszych od nas. Także no zobaczymy, ale no ja z zasady wychodzę, że nie pieniądz gra, tylko zawodnicy, charakter. Czasami za mniejsze pieniądze można zrobić dobry kolektyw, który wypali i będzie dobrze. No, chciałbym grać szybko, dobrze bronić, agresywną obronę, kontratak ciągnąć, dlatego żeśmy Wołoszyna ściągnęli, żeby mieć ludzi, szczególnie Polaków, rzucających i rozmawiamy właśnie
z takimi, którzy po prostu potrafią przynieść punkty, żeby nie było tak jak w tym sezonie, że 80% ponad przynosili Amerykanie i 20% Polacy, jak tam zagrał Nowakowski lepiej i któryś jeszcze, to już zespół inaczej funkcjonował. Nie chcemy, w tym roku chcemy, żeby ci Polacy potrafili te punkty zdobywać, żeby to nie było wszystko na obcokrajowcach i wtedy zespół będzie inaczej funkcjonował. W tym roku przy 16 zespołach troszeczkę jest niewiadome, jak będą te zespoły podchodziły pierwszoligowe. Będzie 5 zespołów, 16 drużyn. Na pewno będzie atrakcyjnie, bo nie będą się zespoły powtarzały. Będzie każdy mecz z innym zespołem. Ja osobiście bym usatysfakcjonowany, gdybyśmy z 3-4 zespoły przeskoczyli. Od tyłu, nie od przodu, tylko od tyłu. Gdybyśmy tak na 16, no mówię, zajęli 12, 11 miejsce, to bym był zadowolony. Pierwszy weekend października, to albo 5, albo 6 października Liga rusza. Będzie trwała najprawdopodobniej, przepraszam, do 30 kwietnia. Plus play-offy potem. My chcemy zacząć przygotowania 6-6,5 tygodnia, gdzieś od 20, 22, to zobaczymy, jak tam tygodnie się układają i w tym momencie chcemy zacząć przygotowania. 20 jakiego miesiąca? Sierpnia. Sierpnia, żeby to było gdzieś tam 25, 24, tam zobaczymy, jak się kalendarz, według kalendarza tam to się stanie, ale najprawdopodobniej 8-9 dni sierpnia, cały wrzesień i tydzień października.